Jak się bawicie? Ładnie solistka zespołu Blue Cafe, która jako pisza od ponad 60 lat zaryzykowała w stolicy okrzyk Warszawa, ręce do góry. Ponieważ nowy rok oprócz osobistych zobowiązań skłania do składania życzeń, pozwolę sobie na uszy słuchaczy złożyć życzenia szczęścia. I to według tej definicji, która mówi, że szczęście jest to utrzymywanie się przy życiu poza terenem szpitala. Przynajmniej do czasu podpisania wszystkich umów pomiędzy Narodowym Funduszem Opieki i potem do momentu wyczerpania się limf na daną jednostkę chorobową. Czyli szczęścia i zdrowia w odpowiednim czasie. A więc tego wszystkiego, co życzy kominiarz po skonsultowaniu się z lekarzem bądź farmaceutą. Wszystkiego dobrego. Zaśpiewał Tomasz Szwed.
To ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą święta. Wszystkiego dobrego z okazji Kościół prawosławny, tak jest. Obrządki wschodnie, tak jest. No a myślę, akademia.rozrywki@polskieradio.pl na temat tego, czego nas nauczyła ta krótka, sroga zima. Pan Radek napisał: zima zmusiła mnie do przeproszenia się z czapką i rękawiczkami, a dziś, uwaga, z kalesonkami. Kalesony. Kto pamięta kalesony i czy ktokolwiek nosi? Oczywiście, że słuchacze pamiętają, ponieważ inny słuchacz, tylko nie wiem, czy to teraz znajdę, ale przysłał nam nawet swoje zdjęcie w kalesonach i w takim t-shircie z długim rękawkiem, jakby to można było. To, też... to są te strony, przed którymi przestrzega Apolia. To nie. Chyba... Trafiłeś na tę stronę, nie? Nie, bo facet w czymś takim wygląda wręcz odstraszająco od internetu, także to... Ale to nie chodzi o to... Ale ciepły jest za to. O to właśnie chodzi, żeby było ciepło, żeby było miło w zimę. I co tu jeszcze takiego... Wątek czapki z lisa został poruszony, tak. Że kiedyś kobieta w związku z... Bardzo ślicznie wyglądały, jak szlachcianki. Czy coś jeszcze tutaj było takiego? Jest. Przypomniałem sobie, gdzie schowałem, tak jak Janek dał Marusi, a potem ona mu je oddała, a on je schował, a ja znalazłem. Chyba coś pokręciłem, ale to od mrozu. Proszę, jakie wspomnienia wywołuje mróz, mocna zima, to myśli biegną gdzieś do czterech pancernych i psa. A jeszcze chciałem do dzisiejszych świąt nawiązać. Na przystanku autobusu moja ukochana przeczytała dzisiaj takie ogłoszenie. Mężczyzna ze wschodu, pracujący, bez nałogów, poszukuje pokoju. Ładne. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Tak, życzymy, żeby znalazł. Wracając jeszcze do Państwa opowieści. No tak, ciekawe, ile osób na przykład przypomniało sobie, że trzeba mieć takie specjalne kable, żeby jeden samochód uruchomić od drugiego samochodu. Kiedyś to było podstawowe wyposażenie. Szufelki, przede wszystkim skrobaki. Mhm. Saperka jakaś składana też w bagażniku. Saperka, żeby można było kopać swój samochód i znaleźć... Albo podłożyć minę komuś, jak to saper. Pani Patrycja napisała, zima nauczyła nas czułości. Wiem, że obecnie okazywanie sobie tkanki miejskiej jest nagminne. Jednak teraz przytulanie bije rekordy bez względu na wiek. Przypomnieliśmy sobie prawdę, przytul się do kogoś, a będzie ci cieplej. Tak, onegdaj moją ukochaną ogrzewałem właśnie w kaloryfery, wszystko w porządku. Wszelako zażądała ocieplenia dodatkowego. A ty specjalnie zakręciłeś wcześniej. Och, Artur, jak ty mnie znasz. Mhm. Wrócimy do tej rozmowy. Przypomnieństwu akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A teraz powtórka z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowawskiej mowy intymne, czyli też coś o takim ogrzewaniu się ciepłem. Jacek Łapot, autor tego skeczu razem z Ewą Cichocką, potem piosenka Jana Kaczmarka, później monolog Janusza Wojtarowicza o hokeju, zimowy pejzaż, piosenka Andrzeja Brzeskiego i na koniec miniaturka dźwiękowa wytwórni dźwięków Trt, Biony w górach, też bardzo zimowy temat. No to miłej zabawy. Przecież tu pisze o prasie. Czy poczta w wakacje zarobi na listach? Co? Ludzie listy piszą. Która godzina? Myślę, coś stało. Nie, gdzie jest tam śpiewać? Jest po 10. Dochodzi 11. To tam sobie zagadki, no to jak zawsze. Misiu, ale powiedz, do czego ci to jest potrzebne? No, co? No, i udajesz i gęta. No. Raz w tygodniu parę kazy przeczytasz i co? No i byle co czytasz, byle co gadasz, byle jak wyglądasz, misiu. Wiesz co, ty rzeczywiście lewo. Przecież to ty z pracy przychodzisz te wszystkie czasy za darmo. Tygodniki, miesięczniki. A książki są za drogie dla mnie. Dzięki tej pracie to staram się wyrobić sobie. No. Może być inteligencję również. Żeby być właśnie dla żony jakby bardziej i więcej. A żona mi rano w papilotach potrafi tylko marudzić. No. No właśnie. Cały mój misiu. Nie mów do mnie misiu, dobrze? Zawsze a musisz wiedzieć, misiu, że w kulturze wiedzi najważniejsza jest stara maksyma, milczenie jest złotem. Ciekawe. Więc milcz, jak do mnie mówisz. To co mam? Listy mam pisać do żony, czy co? Żebyś wiedział, szlachetną sztuką pisania listów można dużo więcej zdziałać niż bezmyślnym kłapaniem o
wieczorem. No co? Co to wypadło z tego twojego tygodnika? List, misiu. Masz. No co? No to nic dostałaś, nic nie mówisz? No to ja nie widziałam. Ja oglądam tylko kartki.